Przemyślawszy, mówiąc szczerze, w polskie imię słowy wierzę. Czym są imię słowy? Są to takie formy czasownika, których używamy w funkcji przymiotników i przysłówków. Wyjaśnię to na przykładzie czasownika pić. Od tego czasownika można utworzyć dwie formy imię słowowe używane w funkcji przymiotnika. Imię słów przymiotnikowy czynny pijący i imię słów przymiotnikowy bierny pity. W zdaniu przy stoliku siedział mężczyzna pijący herbatę, imię słów przymiotnikowy czynny pijący odnosi się do wykonawcy czynności, do tego, kto pije herbatę, czyli do mężczyzny. W zdaniu herbata była pita przez mężczyznę siedzącego przy stoliku, imię słów przymiotnikowy bierny odnosi się do tego, co jest pite, a więc do herbaty. To bardzo proste! Tak, imię słowy przymiotnikowe są proste. Czynne tworzymy za pomocą końcówek ący, ąca, ące. A bierne za pomocą końcówek ny, na, ne, ty, ta, te, ony, ona, one. Z imiesłowami przysłówkowymi jest nieco trudniej. Wróćmy więc do naszych przykładów. W zdaniu pijąc herbatę, Marta czytała gazetę, występuje imię słów przysłówkowy współczesny pijąc. Imię słów przysłówkowy współczesny określa czynność, która przebiega w tym samym czasie co inna czynność i ma tego samego wykonawcę. Tu picie herbaty przez Martę przebiega jednocześnie z czytaniem przez nią gazety. A w zdaniu wypiwszy herbatę, Marta czytała gazetę, widzimy imię słów przysłówkowy uprzedni, wypiwszy. Imię słów przysłówkowy uprzedni określa czynność, która skończyła się wcześniej, zanim zaczęła się inna czynność, mająca tego samego wykonawcę. Tu Marta najpierw wypiła herbatę, a potem czytała gazetę. Dlaczego wypiwszy, a nie piwszy? Imię słowy przysłówkowe uprzednie tworzymy zawsze od czasowników dokonanych, a więc takich, które nie tworzą form czasu teraźniejszego. Imię słowy przysłówkowe współczesne tworzymy za pomocą końcówki -ąc. Imię słowy przysłówkowe uprzednie tworzymy za pomocą końcówek -łszy i -wszy. Usłyszawszy to wszystko, nie wiem, czy będę umiał używać imię słowów, nie robiąc błędów. Z pewnością. Już teraz nieźle sobie radzisz. Poćwiczymy w następnym odcinku.